Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj trochę co innego, ładowanie, gadżety do ładowania, wiadomo. Coraz więcej mamy smartfonów, zabawek różnych, telefonów, tabletów, wszystkiego, ale trzeba to jakoś wszystko ładować, wiadomo. Zawsze mamy jakąś jedną ładowarkę od każdego sprzętu, musimy podpiąć go. No, czasami brakuje nam gniazdek w kontaktach i cóż, wtedy przychodzą nam z pomocą urządzenia w stylu takie multiładowarki. Kolejna multiładowarka, którą mam okazję sprawdzić, tym razem produkt od marki włoskiej Puro. Jak widzicie, ładowarka dosyć zgrabna, mała, w sam raz nadaje się na jakieś wyjazdy. Ewentualnie też możemy sobie ją przyczepić gdzieś do biurka, położyć i wtedy mamy stację, która nam ładuje. Możemy ładować maksymalnie 6 urządzeń. Cóż, daje nam ona maksymalnie 30 W, 6 A, 2 szybkie porty z technologią Fast Charger Technology, to jest jakiś standard purowy, bo szczerze mówiąc ani to nie jest Quick Charge, ale zobaczymy właśnie jak to będzie ogólnie ładowało. Oczywiście na wyjściu mamy maksymalnie 5 V, 6 A, czyli stąd nam daje 6 razy 5, 30 W, więc no dobra, zobaczmy jak to wygląda. Kabel około 2 metrów, może coś koło tego. Ciekawy, fajny, taki lekko gumowany. No co, nie ma co po prostu patrzeć. Wygląda to fajnie. Trzeba zobaczyć jak to ładuje, więc ładowarkę do prądu, obciążymy ją na maksa i zobaczymy co potrafi. No dobra, ładowarka wpięta. Ja z racji tego, że zawsze trochę telefonów do testowania jest, więc no zaczynamy. Podłączmy sobie, tak naprawdę obciążmy ją we wszystkich możliwych miejscach, czyli wszystkimi fonami jakie mam, czyli zaczynamy tak, ładować pierwszy, szukamy kolejnego kabla, bo musiałem sobie ich trochę pozbierać, są poza że tak powiem kadrem, następny też będzie na USB typ C, może tym razem wrzucimy go jako szybkie ładowanie wspiera, no co jest, źle coś wkładam, właśnie, szybkie ładowanie wspiera na przykład mój Mate 20 Pro, więc zobaczmy co on tutaj nam powie odnośnie ładowania, tylko żeby się rozblokował. No i czekajcie, bo sobie jasność tak damy, są paćkane paluchami. Dobra, jeszcze raz sobie go tylko zobaczymy, co nam tutaj powie odnośnie ładowania. Zresztą za sobie tak naprawdę, no może będzie prościej, jak podepnę wszystko i będziemy sprawdzać urządzeniami, które powie nam jak leci. Teraz może coś na mikro USB, jakiś telefon, który tu mam na przykład, no niestety P-Smart jest tak ładowany, a szkoda, więc ląduje i jako kolejny, dobra, ładuje się, szukamy następnego jakiegoś kabla, sorry za może trzaski, ale wszystko się w kadrze nie mieści, więc tutaj dajmy sobie, no i czy ja to źle, oczywiście właśnie USB typ C jest pod tym tematem super, bo mniejsze wtyczki, zawsze, nigdy się nie pomylicie, zawsze jest dobrze. Co my tu mamy, motorolka też się ładuje. Dobra, tu już mamy telefonów. Jeszcze może z jeden znajdziemy na mikro USB. Dobra, co my tu już mamy wpięte? Co ja tu mam? Co mam ładowanego na mikro USB? Szczerze mówiąc to będzie nic, czyli weźmiemy sobie, na przykład podłączymy na mikro USB moje słuchawki. Takie Beats Wolfy, kiedyś żeście je widzieli. Bluetoothowe, niech się też podładują, bo dawno nie były ładowane, czyli mamy je, też się świeci na czerwoniutko, się ładuje, no i ostatni kabel USB typ C, no i tutaj wrzucimy coś co może wspierać też szybkie ładowanie, czyli na przykład moją S9, no i dobra, zobaczmy jak to wszystko wygląda. No ładowarka ładuje wszystko, czyli jest wszystko wpięte, ale trzeba by zobaczyć jakimi parametrami to ładuje, więc no, może nie będzie łatwo się wpinać do tego wszystkiego, ale spróbujemy zobaczyć czy mi się to uda, może być ciężko, ale może się uda. Dobra, pierwszy pomiar, tylko że niestety słabo to widać, muszę tu wszystko coś poprzekręcać, ale co my tu mamy? Mamy 5 V, 0,44 A na S9, tylko że S9 pewnie ma wyłączone szybkie ładowanie, więc może sobie weźmiemy, zmienimy ją miejscami z Huawei'em, czyli to był kabel od Huawei'a, był drugi wpięty właśnie w szybkie ładowanie, SK się odpaliła, A jak się ładuje Huawei? Huawei aktualnie nie jest może w pełni naładowany, no ale mamy 5 V. Ja pewnie nie wiem, czy widzicie dobrze, niestety mój tester nie jest taki mega super podświetlony. Mamy 4,98,07 A. No, mogłoby to być troszeczkę szybciej, bo teoretycznie miało być trochę tych amperów więcej, a widzieliście, obciążyłem ją, sorry za ten tester, ale ledwo co widać, obciążyłem ją maksymalnie. Czekajcie, sobie w S9 najprościej włączymy, to już może robię poza ekranem, szybkie ładowanie, gdzie to mamy baterię, wejdźmy sobie w baterię i mamy ustawienia i co my tu mamy, bo adaptacyjne, no dobra, jest szybkie ładowanie przewodowe też odpalone, no, czyli teoretycznie, jeżeli widzimy, przełóżmy sobie S9, bo to była ona wpięta w miejsce Mate'a, aż nie pyknęła, i w przypadku S9, no dobra, no to mamy jakieś 1,3 A, 4,97, 194, no tak mocno tych, powiem, parametrów to no, nie trzyma za bardzo ta cała ładowarka, nie daje 5 V, daje minimalnie mniej, nie jest to może jakaś taka wielka różnica, ale trochę mniej. Dobra, zobaczymy jakieś inne urządzenie nieszybkiego ładowania. Podepnijmy wszystko, żeby dalej było to maksymalnie. Wszystko szło, co my tu mamy na kablu. Jakiś któryś inny telefon, użyjemy tego. To jest akurat z tego, co widzę, P-Smarcik. No i tu chyba nie dojdziemy nawet do P-Smarta. Muszę wyjąć coś. Niestety mój miernik będzie troszeczkę mniej obciążona. Co przy P-Smarcie pokazuje? No też koło ampera, 4,9 V, no jeszcze słabiej, no coś, no nie do końca super widzę tutaj te 6 A łącznie, chociaż no w sumie będzie 6, jeżeli sobie policzymy, no to będziemy mieli 6 A na całą ładowarkę. Wiadomo, że to się wszystko rozgranicza na każdy pojedynczy sprzęt, więc no przy pełnym obciążeniu prawie że ma minimalnie, może nie trzyma idealnie 5 V, jak widzieliście, jest troszeczkę mniej. Dobra, ale no, czuję, że się robi już lekko ciepła, a spróbujmy sobie zobaczyć, gdybyśmy podłączyli mniejszą ilość urządzeń, czyli odepnijmy sobie prawie wszystko, zostawmy sobie którą tutaj S9 albo Mate'a i zobaczymy, czy będzie szybkie ładowanie w przypadku wpiętej tylko jednego urządzenia. No tutaj z S9 też się gryzie, jak dobrze widzicie albo ledwo co widzicie, mamy 5 V, 5,03, 1,4 A, fon jest naładowany do jakichś 40%, 50%, no to tutaj nie ma jakby tego pełnego szybkiego ładowania, które moglibyśmy się spodziewać. Zobaczmy w Huawei'u, no nie, sorry, to jeszcze raz S9, a ten kabel będzie od Huawei'a, Mate 20 Pro, on ma 40% baterii, no i jak tutaj się ładowarka z nim dogada, 5,05 V, no i jakoś za szybko to ona nie chce ładować, widać, że coś tutaj nie do końca szybko ładuje. Dobra, zobaczmy sobie, jeszcze wepnę w jeden kabel jeszcze innego fona, czyli tak zwanego Pocofona. Zobaczmy, jak Pocophone, bym się tu w kablach nie pomylił, jak Pocophone, tu jest to, czyli ta wtyczka, jak Pocophone nie działa na tej ładowarce. Pocophone się odpalił, no i nadal mamy 5 V, 1,65, 1,66 A, ale właśnie, wracając do samej specyfikacji, jak widzieliście, maksymalnie mamy na wyjściu 5 V, czyli szybkie ładowanie w rozumieniu szybkiego ładowania technologii, gdzie macie jakieś 9 V, coś koło tego, mniejszy amperaż, no tutaj nie przejdzie, gdyż ładowarka jest ograniczona 5 V, czyli maksymalnie może dać Wam 5 V na każdym wyjściu, albo troszeczkę mniej, gdy ją obciążycie w pełni, no ale około, no widzę, że tutaj 1,6, no może maksymalnie do 6 A teoretycznie, ale 6 A łącznie, więc na wyjściu pewnie 1,6 do 1,5, może maksymalnie 2 A pociągnie, czyli czy ona taka szybka jest, to nie do końca, ale no wiecie, macie przy okazji 6 złącz, 3 portów, gdzie teoretycznie po amperze coś możecie naładować, no te dwa teoretycznie szybsze, bo na tych jeszcze sobie zobaczmy, tu mamy około 1,6 A, a zobaczmy na tych wolniejszych, ile nam pokaże, a na wolniejszych no żadna różnica, też 1,6 A. No więc czym są spowodowane te szybkie porty, to ja nie do końca rozumiem, no ale mniej więcej tak samo ładuje, czyli no co, przydać się może, tylko no nie jest to tak zwana mega super szybka ładowarka, tylko po prostu no maksymalnie 1,5, a średnio, gdy potopniecie wszystko, około ampera. No więc cóż, jak to wygląda? Wygląda całkiem schludnie, troszkę się przygrzała delikatnie, jak odprężyłem wszystko, to chwilę to już poczułem, że jest ciepła. Pytanie, jak to będzie działało, jak będzie przez 16 godzin, no na pewno będzie cieplejsza, no ale z racji ograniczeń prądowych nie powinno być tutaj problemów, żeby to po prostu nam się spaliło, zgrzało. No i cóż, taki mały, dosyć ciekawie, no stylistycznie ładny. No ja wolałbym czarny, ale no biały też ok. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, oczywiście piszcie w komentarzach. Na dole linki do społeczności, oczywiście na dole jeszcze macie kod rabatowy od Puro, więc sobie zobaczcie. W ich sklepie możecie sobie coś dorwać, gdybyście chcieli. No i chyba tyle. Produkt przydatny. Szkoda, że nie wspiera tych wszystkich innych szybkich standardów, no ale zawsze coś kosztem czegoś działa. Da się podpiąć wszystko, co się chce, czyli obciążyć wszystkie 6 portów. Dostaniemy wtedy około ampera na każdy. No i no może nie za szybki tempie, ale w rozsądnym naładujecie praktycznie każde urządzenie. Wiadomo, współpracuje ze wszystkim, iOS-y, iPhone'y, no to wszystko, co ma port USB, no to wiadomo, naładujemy, a to jest chyba oczywistość. Tyle z mojej strony, z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło, hej!